Lech Poznań przed przerwą na kadrę złapał wiatr w żagle i zaczął prezentować się coraz lepiej. Pomimo tego, trener John Van Den Brom oczekiwał okresu bez spotkań ligowych i nie obawia się, że wybije on jego piłkarzy z rytmu. Cieszyłem się z przerwy, ponieważ jej potrzebowaliśmy. Było to widać chociażby w meczu z Wartą. Natomiast wszyscy zawodnicy, którzy grali w reprezentacjach, wrócili do klubu uśmiechnięci. The, they, they came back with a smile. Z kolei na mecze drużyn narodowych w różnych kategoriach wiekowych wyjechało aż 12 zawodników, natomiast z Legii tylko jeden. Mecz z drużyną z Warszawy może nie wydawać się być optymalnym powrotem do ligowego grania, jednak trener Lecha ma inne zdanie. I'm happy that we play a game like this. Cieszę się, że jutro gramy taki mecz. Wszystkim łatwiej się na taki mecz zmotywować. Wszyscy o tym pojedynku mówią. Stadion będzie pełen. I to będzie też mój pierwszy raz z wypełnionymi trybunami. To fantastyczne, że gramy to spotkanie. Piłkarze Lecha sobotnim spotkaniem rozpoczną intensywny okres, który potrwa aż do startu Mundialu w Katarze. Wczoraj 11/11. Wczoraj zagraliśmy sparring 11 na 11 i widziałem wysoką jakość. Zarówno pierwszy zespół, jak i rezerwy zaprezentował się bardzo dobrze. Po treningu rozmawiałem ze sztabem i powiedziałem, moim zdaniem teraz jesteśmy gotowi na najbliższych 6 tygodni. To, to for the, for the na six week, six and... Legia Warszawa jest liderem PKO BP Ekstraklasy i nad siódmym Lechem ma 6 punktów przewagi. Kolejorz rozegrał jednak jedno spotkanie mniej. Sporym problemem drużyny Kosty Runia -Icia jest defensywa. Legioniści stracili aż 13 bramek przy 14 strzelonych. Co mam od Legia team tomorrow, to że będą trochę Polegi spodziewam się jutro większego opanowania. Nie będą grali tak ofensywnie jak w poprzednich meczach, stracili wiele bramek. Ale trzeba pamiętać, że to jest wyjątkowy mecz. Jeden z największych w sezonie w Ekstraklasie. Mecz rozpocznie się o 17.30. Arbitrem głównym będzie Piotr Lasek z Bytomia.